Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, wbrew cenzurze, raport z frontów ekstra, sobota, Mateusz Piskorski. Dzień dobry. Dziś, jak co tydzień, raport z frontów ekstra, czyli te kwestie obok konfliktu na Ukrainie, kwestie bardziej analityczne, to co z tego konfliktu wynika, omawiamy dla Państwa w osobnym programie. I dziś, no właśnie, prawda o ukraińskiej armii. Pewnie tytuł brzmi troszkę enigmatycznie, no ale analizujemy dla Państwa, przeanalizuje Mateusz materiał, o którym bardzo głośno było na Ukrainie, a który kompletnie nie został zauważony w Polsce. No mam wrażenie, że specjalnie. Natomiast tutaj polski wątek jest nieco inny, ponieważ na Ukrainie również popularna, choć to chyba nie jest dobre słowo, była wypowiedź Andrzeja Dudy, który polski prezydent w Ameryce zdołał się wypowiedzieć, że no właśnie, ile jest warte życie ukraińskiego żołnierza. To on był w Ameryce, czy Amerykanin przyjechał do niego? Ja nie wiem, szczerze mówiąc, ale w rozmowie z redaktorem Thyssenem z Washington Post prezydent Andrzej Duda stwierdził, że płacimy obecnie, cytując z pamięci, bardzo niską cenę za powstrzymanie rosyjskiego imperializmu, bo tą ceną nie jest życie żołnierzy amerykańskich. No, Andrzej Duda tutaj chciał właśnie takim pokazać się jako taki wielki realista, natomiast wyszło tak, że tą wypowiedź szybko wyłapała strona ukraińska i tam komentarze również były niezbyt przychylne. Choć sam Andrzej Duda tutaj, doprecyzujmy, jeszcze kilka dni temu się zarzekał, że żadnego konfliktu między Polską a Ukrainą nie ma. Natomiast no tak czy inaczej ta wypowiedź chyba zostanie mu zapamiętana. Proszę Państwa, tutaj nie chodzi o konflikt, tu chodzi o to, że z ust polskiego prezydenta padła wypowiedź skrajnie ukrainofobiczna, w moim przekonaniu ocierająca się o retorykę rasistowską, czy retorykę różnicującą wartość życia i krwi różnych grup z uwagi na ich przynależność etniczną. I uwaga, to przecież bardzo często właśnie państwo, nasi widzowie, ale także my i szeroko rozumiane środowiska antywojenne oskarżane są w Polsce o to, że lekceważą sobie życie Ukraińców ginących na froncie. Tymczasem w sposób bezceremonialny w wywiadzie dla amerykańskiego wpływowego dziennika zrobił to Andrzej Duda. Ja się zacząłem zastanawiać po zobaczeniu tej wypowiedzi, po przeczytaniu tego, czy gdy Polaków poślą już na front, oby nigdy nie, ale gdyby się to zdarzyło, to czy też tak będą Ameryce tłumaczyć, że takie stanie, niż gdyby Amerykanie mieli umierać? Zwróćcie Państwo uwagę, że polski prezydent mówi tam o wyjątkowo wysokiej wartości życia amerykańskich żołnierzy, a nie polskich. Do czego też można się przyzwyczaić i fajnie by było, gdybyśmy zaczęli z tego wyciągać wnioski. Ale wracamy do tego głównego tematu dzisiejszego raportu z frontów ekstra. Mateuszu, o co chodzi z tą wypowiedzią, która tak się odbiła szeroko w ukraińskich mediach? Kto co powiedział i jak to zostało odebrane na samej właśnie Ukrainie? Proszę Państwa, pomimo wojny i związanych z nią ograniczeń, w ukraińskich mediach społecznościowych, również na ukraińskojęzycznym czy rosyjskojęzycznym, ale ukraińskim YouTubie, wychodzą od czasu do czasu materiały z żołnierzami i oficerami walczącymi na froncie. Najczęściej oczywiście proszą oni o zachowanie anonimowości, co rzecz jasna z czysto dziennikarskiego punktu widzenia nie dodaje wiarygodności tym wypowiedziom, aczkolwiek niektóre z tych wypowiedzi wydają się być całkiem ciekawe, a przynajmniej świadczą o pewnych aktualnie panujących tendencjach i nastrojach nie tylko w armii, ale i w społeczeństwie ukraińskim. Na antenie kanału YouTube prowadzonego przez znanego ukraińskiego politologa i dziennikarza Jurija Romanienkę, nadmieńmy, jest on szefem Instytutu Przyszłości i jednocześnie w 2019 roku był jednym z tych, którzy bardzo mocno promowali ówczesnego kandydata na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w wyborach, ukazał się wywiad. Wywiad z osobą, która występowała pod imieniem i nazwiskiem Konstantin Proszyński. Prawdziwe imię, jak ujawnił Jurij Romanienko jego interlokutora, to Andrzej, a pseudonim w armii, każdy w armii ma swój pseudonim, to Dzied.
I ów właśnie Died Andrzej jest i przez cały okres trwania obecnego konfliktu był ukraińskim snajperem. Snajperem ukraińskich sił zbrojnych, który otarł się o najistotniejsze i najbardziej gorące punkty obecnej linii frontu. Od Bachmutu, Artiomowska dzisiaj, po południowe odcinki tego frontu zjeździł on ten front wraz ze swoim oddziałem. Co mówi Proszyński i dlaczego jego wystąpienie wywołało burzliwe dyskusje w ukraińskim internecie i społeczeństwie? Otóż po pierwsze podkreśla on, że żaden powrót Ukrainy na jej granice z roku 1991, a więc te jeszcze uwzględniające Krym, a nawet te z 24 lutego 2022 roku, czyli sprzed obecnej interwencji zbrojnej Rosji, nie jest możliwe. Wszystkie te obietnice są kompletnie nierealistyczne, a przypomnijmy, elity polityczne, klasa polityczna Ukrainy nieustannie te obietnice powtarza. Proszyński, posługujmy się jego wymyślonym na potrzeby tego wywiadu pewnie nazwiskiem, stwierdza dość ironicznie, zacytujmy: owszem, może jutro dadzą nam okręty podwodne, które wypłyną gdzieś na stepie. Może podpłyną lotniskowce, podlecą eskadry tysięcy samolotów i wszystko będą bombardować. Być może. Ale na tą chwilę niestety tego nie widać. A teraz naszym celem jest utrzymanie tego, co mamy i w miarę możliwości posuwanie się do przodu. I na pewno się posuniemy, choć trudno powiedzieć, na ile głęboko. Ale nie wiem, o co chodzi z tymi granicami 1991 roku, mówi Proszyński. Można sobie tak chrzanić, populizm jest zawsze miły, szczególnie u nas, ale ja na razie nie widzę takiej opcji. Koniec cytatu. Jasne, wyraźne stwierdzenie. Ten cel, o którym też czytamy bardzo często w komentarzach publicystów zachodnich, powtarzających narrację klasy politycznej Ukrainy, jest celem, proszę Państwa, nieosiągalnym. I z tego, zdaniem Proszyńskiego, wszyscy powinni sobie zdać sprawę. Dalej Proszyński zaczyna analizować cele Władimira Putina i Moskwy. Otóż w jego przekonaniu tym strategicznym celem Moskwy nie było opanowanie terytorium Ukrainy, jak twierdzi wiele osób, lecz zniszczenie podstaw, fundamentów jej państwowości. My dodajmy, że to oczywiście wynikało również z oficjalnych celów tzw. specjalnej operacji wojskowej ogłoszonych przez Kreml, które przecież polegały m.in. na demilitaryzacji obecnego państwa ukraińskiego. Proszyński tu jest optymistą, to znaczy twierdzi, że Putin tego celu nie osiągnął. Nie udało się Rosji osiągnąć celu polegającego na zniszczeniu państwowości ukraińskiej. Snajper z Sił Zbrojnych Ukrainy przekonany jest o tym, że państwowość ukraińska w takiej czy innej formie oczywiście, ale przetrwa. Dlatego, jak twierdzi, w szeregach żołnierzy, z którymi ma do czynienia, frontowych żołnierzy, Proszyński, zawieszenie broni i rozmowa o zamrożeniu konfliktu według scenariusza koreańskiego, przypomnijmy, rozgraniczenia i linii zawieszenia broni między Koreą Południową a Północną, które przetrwało już ponad lat 70. Taki ruch byłby dobrze przyjęty przez ukraińskich żołnierzy, doświadczających na co dzień różnego rodzaju trudności na froncie, no do czego właśnie następnie przechodzi w tej arcyciekawej rozmowie Proszyński. Pierwszym problemem jest mobilizacja. My o mobilizacji mówiliśmy na naszej antenie wielokrotnie, o jej przebiegu i też patologiach z tą mobilizacją związanych na Ukrainie. Proszyński dodaje do tego kilka ciekawych informacji. Otóż podczas obecnej fazy działań zbrojnych, według jego relacji, na front trafiają ludzie w wieku powyżej 50 roku życia. 50 plus to jest ta grupa najczęściej obecnie mobilizowana. Są oni bez żadnego przeszkolenia niemal od razu rzucani na front przez dowództwo sił ukraińskich. Proszyński przytacza sytuację, której sam był świadkiem czy uczestnikiem pod Bachmutem. Otóż według jego opowieści najmłodszy ze zmobilizowanych, którzy trafili w ramach fali uzupełnienia ukraińskich sił zbrojnych, miał 52 lata. Pozostali
Chorzy byli na poważne, przewlekłe choroby, m.in. Proszyński wymienia tu gruźlicę, cukrzycę, wirusowe zapalenie wątroby. Trafiali oni na front, na odcinek frontu pod Bachmutem, po tym jak dzień wcześniej zostali zmobilizowani, przenocowali jedną noc w komendzie uzupełnień i następnie bez żadnego, nawet kilkugodzinnego przeszkolenia trafiali na odcinki frontowe. Bardzo wielu z nich w tej sytuacji, trudno im się zresztą dziwić, odmawiało według Proszyńskiego podjęcia walki, wykonania rozkazów i wysyłani byli tym samym automatycznie na tyły. Dzięki temu udawało się im uratować życie, przynajmniej niektórym z nich. Podkreślmy, że odmowa pójścia bezpośrednio na front do działań bojowych, do działań zbrojnych nie jest traktowana zgodnie z ukraińskim prawem jako dezercja. Dezercją byłoby całkowite oddalenie się z szeregów wojskowych. W związku z tym to jest najłatwiejsza droga dla bardzo wielu z tych schorowanych ludzi, o których mówi Proszyński, żeby najzwyczajniej w świecie uniknąć śmierci. Proszę Państwa, Proszyński twierdzi właściwie coś, co powinno być dla wszystkich oczywiste. Wystarczy przeanalizować liczebność Ukrainy, wyludnionej, zdepopulizowanej Ukrainy i Rosji. Mówi Proszyński, zacytujmy, wojny z Rosją liczebnie nigdy nie wygramy. To fakt. Drugi problem, o którym wspomina snajper ukraińskich sił zbrojnych, to brak rotacji w armii ukraińskiej. Ludzie na froncie, po stronie ukraińskiej, znajdują się niejednokrotnie po pół roku i więcej, gdy tymczasem norma, w tym normy obowiązujące w armiach zachodnich, do standardów, których armia ukraińska podobno aspiruje, to maksimum 3 miesiące przebywania na odcinku frontowym. Według niego aktualna liczebność sił zbrojnych Ukrainy to około 1 000 000 żołnierzy. Tymczasem na froncie jest około 300 tysięcy. A to oznacza, że według Proszyńskiego byłaby możliwość rotacji sił, aczkolwiek z jakichś względów nie jest ona przez dowództwo przeprowadzana. Ponadto zwraca uwagę ukraiński snajper o prawdziwym imieniu Andrii na to, że dowództwo średniego i wyższego szczebla ukraińskie prowadzi działania tak zwaną taktyką stalingradzką, czyli nie liczącą się ze stratami własnymi. Wysyłani są bezpośrednio do szturmów na silnie umocnione pozycje rosyjskie. Ludzie, którzy po pierwsze są słabo uzbrojeni i tutaj podawany jest przez Proszyńskiego przykład, kiedy oddziały ukraińskie musiały się przeczołgać na odcinku 7 km dzielącym ich od pozycji rosyjskich, uzbrojeni tylko i wyłącznie w, uwaga, broń automatyczną. Ci z nich, którzy przeżyli po osiągnięciu punktu najbardziej zbliżonego do tych pozycji rosyjskich, jak się dało, po prostu stwierdzili, że muszą się wycofać. Oczywiście po drodze były ogromne straty. Oszczędzany jest także sprzęt. I tu jest bardzo ciekawa uwaga snajpera imieniem Andrii. Otóż zacytujmy go znów. Jeśli zniszczony został jakiś sprzęt, i on tutaj ma na myśli na marginesie w szczególności ten sprzęt dostarczony z zachodu, to trzeba napisać około 200 raportów, każdy w 4 egzemplarzach. A jak zginie człowiek, wystarczy wypełnić 2 dokumenty. I stąd poprzez te procedury biurokratyczne i poprzez to, że sprzęt liczony jest jako coś kilkaset razy bardziej wartościowego, jeśli można to tak ocenić, od życia zwykłego szeregowego żołnierza, Proszyński nazywa, uwaga, ukraińskie siły zbrojne w sposób dość szczególny. UPA. Ale UPA to nie ukraińska powstańcza armia, którą znamy z historii, ale ukraińska papierowa armia. A papierowa dlatego, że zdaniem Proszyńskiego tak zbiurokratyzowana i sformalizowana. Do tego skarży się ukraiński snajper na brak amunicji, brak dostaw amunicji. A jednocześnie chwali w tym samym wywiadzie siły zbrojne rosyjskie. Otóż zauważa, że Rosjanie zmienili taktykę swoich działań. Ta nowa ich taktyka pozwala na uniknięcie
tak licznych ofiar, jakie ponosili oni, owszem, jego zdaniem, w pierwszej fazie tej wojny. Obecnie ich taktyka polega głównie na tym, że atakują niewielkimi oddziałami od 6 do 12 osób liczącymi. I to jest, proszę Państwa, mówiliśmy o tym również na naszej antenie, właściwie powtórzenie taktyki stosowanej wcześniej z powodzeniem przez Ukraińców. Sam Proszyński zresztą o tym mówi, znów zacytujmy, uczą się to o armii rosyjskiej. Zaczęli się przystosowywać do naszej metody prowadzenia walki, a ona była dość skuteczna. Teraz się zrównali z nami. Ale to oni mają od nas więcej ludzi, czołgów, amunicji, artylerii i tak dalej, mówi Proszyński. Jednocześnie zauważa dość ciekawe metody prowadzenia walki i rozwiązywania różnego rodzaju problemów, w tym logistycznych, przez stronę rosyjską. Jeden z nich to na przykład zaopatrzenie dostarczane tym niewielkim oddziałom operującym na linii frontu kładami, czyli nie jakimiś cięższymi, łatwiejszymi do wykrycia pojazdami, ale kładami, do których, jak twierdzi stronie ukraińskiej, nawet szkoda jest strzelać, żeby nie tracić pocisków artyleryjskich. Druga rzecz, którą zauważył, to to, że armia rosyjska wykorzystuje niektóre dość ciekawe fortele, nawet takie rodem z odległej, mogłoby się wydawać, wojny w Wietnamie. Jeden z tych forteli polega na tym, że w okopach, które umiejscowione są blisko dużych, rosłych drzew, wykonuje się dodatkowy podkop pod to drzewo. W ten sposób kilku Rosjan może w nagły sposób, praktycznie rzecz biorąc, zniknąć pod korzeniami drzewa, co utrudnia już niemal, a właściwie całkowicie uniemożliwia, jakiekolwiek ich namierzenie czy ostrzelanie. Strona rosyjska według niego ma też więcej dronów. Między innymi chwali on rosyjskie drony Orlan, które są według niego ciche i niezauważalne, trudne do wykrycia, ale ma też strona rosyjska mobilne centra walki radioelektronicznej. To jest sprzęt pozwalający na przechwytywanie i neutralizowanie dronów ukraińskich, dronów przeciwnika. Rosja według niego nie korzysta absolutnie z całego potencjału, który mogłaby zaangażować i który posiada. Zacytujmy, jeżeli na Kijów wystrzelą 30 rakiet, my je możemy zestrzelić. Ale pewnego dnia może to być 300 rakiet albo 500 szachidów od razu z różnych stron. Wtedy, delikatnie mówiąc, sytuacja się trochę zmieni. Mogą zrobić różne rzeczy, ale ich nie robią, stwierdza Proszyński. No i faktycznie, biorąc pod uwagę różnicę, o której też tutaj wielokrotnie mówiliśmy, w potencjale i przemysłowym, i aktualnym potencjale artyleryjskim obu stron, Rosjanie faktycznie mogliby dokonywać dużo intensywniejszych ostrzałów i nalotów. Wniosek Proszyńskiego. Celem Rosji jest mniej więcej utrzymanie obecnie kontrolowanych obszarów, no i oczywiście wykrwawienie armii ukraińskiej, zniszczenie sprzętu, który ona posiada. Czym jest ten wywiad? Głośny wywiad Proszyńskiego na kanale Romanienki, kanale, który ma po kilkaset tysięcy wyświetleń na Ukrainie i pewnie nie tylko. Otóż według niektórych jest to po prostu przygotowanie informacyjne do rozmów. Do rozmów o czym? Do rozmów najprawdopodobniej o zamrożeniu obecnego konfliktu. Oddajmy słowa innemu proprezydenckiemu wspierającemu Zełenskiego politologowi Wadimowi Karasjowowi. Karasjow mówi, porażka militarna nie oznacza wcale porażki geopolitycznej Ukrainy. Brak zwycięstwa zbrojnego, czyli dojścia do granic z 1991 roku, nie oznacza geopolitycznej przegranej. Celem Rosji było wyczerpanie ukraińskiej armii na otwartej przestrzeni. A NATO zaproponowało Ukrainie prowadzenie walki, ale bez lotnictwa, mówi Karasjow. To są głosy zbliżone do administracji prezydenckiej, podkreślmy. No i na koniec komentarz Anatolia Szaria. Uchodźcy politycznego, ale niegdyś jednego z kandydatów na prezydenta Ukrainy, bardzo krytycznego oczywiście wobec obecnych władz w Kijowie. Szari stwierdził, że działania zmierzające do oddania części terytorium, do zrzeczenia się go, już się właśnie zaczęły. Czyli stawia na to, że faktycznie ma być to zamrożenie, a może nawet coś więcej niż zamrożenie, bo potencjalna zgoda na przekazanie stronie rosyjskiej terytoriów już zajętych. Zobaczymy, ale z całą pewnością takie wywiady jak wywiad
Proszyńskiego nie powinny umknąć naszej uwadze i warto o tym mówić również tu w Polsce. No, w Polsce warto mówić także dlatego, że u nas się właśnie takie rzeczy nie przebijają i u nas cały czas ta taka narracja o kompromitacji rosyjskiej armii, którą to możemy zdmuchnąć, prawda, tymi swoimi krabami czy jakimkolwiek innym uzbrojeniem, jest jednak upowszechniana, tak jakby jednak szykowano Polaków w odwodzie. Ale zostawmy to. Wszystko kraby to, są podobno dobre. Dobre obiektywnie, są, proszę Państwa. Tylko że Rosjanie też nie trafiają, jakby o to mi chodzi. Tylko, że uwaga, parę dni temu mieliśmy paradę 15 sierpnia i podobno MON się chwali tym, że kupił inne armatochaubice koreańskie, K9, czyli de facto wspiera konkurencję dla polskich krabów. No też nie jestem tym jakoś szczególnie zdziwiony, tak to trochę wygląda, zresztą ja mam swoją teorię, ale to pewnie na inny program, troszeczkę spiskową, jeśli chodzi o tą polską armię. No ale wracając do tematu dzisiejszego wydania, Mateusz, to wszystko dzieje się też w odpowiednim kontekście, ja też skłaniam się ku tezie, że to może być próba przygotowania społeczeństwa ukraińskiego, próba takiego przekonania go do tego, że w zasadzie nie mamy środków, nie mamy możliwości, nie mamy zasobów, żeby wygrać tę wojnę tak, jakbyśmy chcieli. No, tym bardziej, jak mówiliśmy też kilka dni temu choćby o tych skandalach w komendach uzupełnień, prawda, jak mówiliśmy o tej korupcji powszechnej, której nie udało się wypełnić mimo zachodniego wsparcia. No i gdzieś to wszystko wpływa na obraz Ukraińców, którzy tam są i chyba widzą po prostu, że ja bym postawił tezę, że może to jest próba nie tylko, czy nie na tyle przygotowania informacyjnego skierowana do społeczeństwa ukraińskiego, bo podejrzewam, nie ma takich sondaży, boją się je przeprowadzać, a że gdyby przeprowadzić sondaż wśród Ukraińców, czy chcieliby natychmiastowego zakończenia działań wojennych, nawet w postaci zawieszenia broni, to zdecydowana większość z nich, nie tylko tych, którzy są na froncie, o których mówi Proszyński, ale zdecydowana większość z nich pewnie byłaby jak najbardziej za. A może być to też skierowane, takie sygnały jak ta wypowiedź Proszyńskiego, do tak zwanej zachodniej opinii publicznej, między innymi tej tutaj u nas w Polsce, tylko że w Polsce to się nie przybyło, jak już mówiliśmy, wskazująca na to, że nie jest tak różowo. Albo może to też być próba uśpienia czujności samych Rosjan. Niewykluczone. Teorii może być tutaj mnóstwo. Zobaczymy, która z nich będzie najprawdziwsza. Czas to zweryfikuje. Tak czy inaczej, obserwujmy to, co mówią ukraińscy żołnierze, bo oni od czasu do czasu się pojawiają i mają dość ciekawe wypowiedzi i przemyślenia, takie właśnie jak Proszyński. I to by było też warte odnotowania, bo jak Państwo tutaj nas nieraz pytacie właśnie o nasz stosunek do Ukraińców, no cóż, ja nie mogę być negatywnie nastawiony do kogoś, kto choćby właśnie, przecież też jakby nie było ryzykuje, tak? Bo gdyby ten snajper został jakoś zdemaskowany, to pewnie poniósłby konsekwencje dość surowe takich wypowiedzi. To po prostu też oznacza, że nawet w ukraińskiej armii pojawiają się głosy rozsądku, a wszystkie takie głosy rozsądku przybliżają nas do pokoju, czego my tutaj w Polsce powinniśmy sobie życzyć. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Jeżeli Państwo macie inne, to czekam na komentarze. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy raport z frontu. Zapraszam Państwa do polubiania nas na TikToku, na Facebooku, także na Telegramie. Moim Państwa gościem był Mateusz Piskorski. Dziękuję i do zobaczenia. Żegna się Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.